Siemanko, witam. Dzisiaj chyba największa ekscytacja, chyba na ten dzień, bynajmniej ja czekałem najbardziej, bo właśnie jesteśmy, jest godzina 8, chwilę po 8, o 8:13 siadamy w motorówkę, która nas zabierze na Łódź i później jedziemy nurkować. Dwa razy będziemy nurkować, dwa razy snorkeling, czyli z maseczką pływanko na pięknych rafach. Pokażemy Wam to, spróbuję to nagrać też pod wodą. Mam kamerę GoPro, mam nadzieję, że się uda. No i odwiedzimy jakieś dwie piękne wyspy. Jedna to Orange Bay, takie egipskie, mówi się o tym Malediwy. Zobaczymy. A druga nie wiem, jak się nazywa, dlatego będzie troszkę niespodzianki. Pięknie jest. Z rana już temperatura to jest ze 3 dyszki. Na pewno w nocy tutaj bez klimatyzacji to jest po prostu ciężko spać. Egipt jest po prostu fantastyczny, wspaniały. Muszę się z nim przeprosić, bo do tej pory bardzo myślałem o tej destynacji bardzo stereotypowo. Muszę przeprosić i naprawdę cudowne miejsce na wypoczynek. Kawał historii też. Wczoraj odwiedziliśmy Luksor, Dolinę Królów, świątynię Karnak, świątynię luksorską. Byliśmy na plantacji bananów. Jakieś zwierzątka widzieliśmy, ale w niewoli niestety. Krokodyle nilowe, ale nie na powietrzu. Płynęliśmy też, nie na powietrzu, nie na wolności. Płynęliśmy też łodzią, rejsem po Nilu, co było też bardzo fajnym przeżyciem. Wokół Nilu tu się w ogóle toczy całe życie. Egipt poza tą deltą i doliną Nilu to pustkowie, Sahara, pustynia. Mówi się o Egipcie, że to jest tak, jedna rzeka, 2 morza, 3 pustynie i 4 granice, 4 z 4 państwami granicy. Tak nam mówił Egipcjanin. Rzeczywiście tak jest, jak już dojechaliśmy do Nilu i jechaliśmy praktycznie cały czas wzdłuż tych kanałów irygacyjnych, czy tam jak to się mówi, takich, które nawadniają te pola, użyźniają glebę, to cały czas tam ciągnęło się praktycznie miasto, jakieś osiedla. A jak już pojechaliśmy drogą, która przecinała pustynię i tutaj prowadziła do Morza Czerwonego, no to po prostu widoki takie księżycowe, pustkowie totalne. Gdyby tam człowieka zostawić bez wody, to podejrzewam, że nie przeżyłby 48 godzin, bo przy tych temperaturach, które tutaj panują, to jest po prostu niemożliwe. Nikogo, nic. Jeden gdzieś tam przystanek, na 200 km droga, taki przystanek, że było kilka jakichś tam restauracji, do których zatrzymywały się właśnie autokary z turystami, żeby po prostu na toaletę zrobić zakupy jakieś, dokupić wodę, pamiątki itd. Świetnie, to będzie fajny dzień. Pozdrawiamy. O, jest szansa na zobaczenie takich rzeczy. A tu na tej mapce wymienione są właśnie wszystkie takie atrakcje nurkowe. Tutaj mamy listę wraków, zatopionych statków, no i listę raf. Jest tego trochę. Tylko wokół Hurghady. Jesteśmy właśnie po szkoleniu z wstępnym takim, jak zachowywać się pod wodą. Mówiono o komendach, o tym, jak reagować, jak oddychać prawidłowo, co robić, kiedy nam się dostanie do maski woda, czy zrobi się mgła. Marta? No stres. Jak Marta jest? Perfect. It's very wet inside. Good, very good. Thank you.